Dzisiaj, zgodnie ze złożoną jakiś czas temu obietnicą, chciałabym Wam opowiedzieć o naprawdę niezwykłej i nietuzinkowej postaci polskiego kina. Nasz bohater to Andrzej Żuławski, który urodził się w 1940 roku, a zmarł w 2016. Pochodził z rodziny inteligentów. Jego stryjecznym dziadkiem był Jerzy Żuławski, polski pisarz okresu młodej Polski, jeden z pierwszych pisarzy literatury fantastyczno-naukowej w Polsce. Jerzy Żuławski przyjaźnił się z najważniejszymi artystami okresu młodej Polski, m.in. z Kazimierzem Przerwą, Tetmajerem czy Janem Kasprowiczem. W domu literackim, który prowadził w Zakopanem, bywali Witkacy i Leopold Staff. To właśnie Jerzy Żuławski napisał trylogię księżycową, której pierwsza część na srebrnym globie stała się w 1987 roku podstawą filmu nakręconego przez naszego dzisiejszego bohatera, czyli Andrzeja Żuławskiego, właśnie. Wracając jednak do tej niezwykłej postaci. Od najmłodszych lat jego życie związane było z filmami i Francją. Swoje pierwsze kroki za kamerą stawiał mając dwadzieścia kilka lat. Współpracował z innym, jakże wielkim polskim reżyserem Andrzejem Wajdą, jednak z uwagi na buntowniczą naturę Żuławskiego panowie pokłócili się ze sobą i zerwali współpracę. Pierwszy pełnometrażowy film, który wyszedł z pod ręki Żuławskiego, to Trzecia Część Nocy. Było to w roku 1971. Muszę wam powiedzieć, że reżyser od samego początku filmowej kariery pokazywał, jaką ścieżkę artystyczną obrał. A nie jest to ścieżka prosta. Już ten film podzielił publiczność na dwa obozy. Ludzi, którzy Żuławskiego pokochali i tych, którzy go szczerze znienawidzili. Taka jest właśnie jego twórczość. Albo kochasz, albo nie. Ale nigdy nie pozostawi cię ona bez reakcji. Trzecia część Nocy to opowieść o mężczyźnie, który w trakcie II wojny światowej stracił rodzinę. Bohater wyjeżdża do miasta i utrzymuje się z bycia karmicielem wszy w instytucie medycznym produkującym szczepionkę na tyfus. Po drodze pojawia się jeszcze wątek miłosny. Główny bohater poznaje kobietę łudząco podobną do zmarłej żony. Sami widzicie, że fabuła na pewno jest ciekawa, ale co najmniej dziwna. Jeśli dodamy do tego rwaną narrację i nerwowe ruchy kamery, otrzymamy produkt, który nie każdemu przypadnie do gustu. Film przyniósł reżyserowi rozgłos, dzięki któremu Żuławski mógł nakręcić kolejny film Diabeł. Było to rok później. Było to rok później. Z powodów politycznych został on zakazany przez cenzurę i do połowy lat 80. nie był wyświetlany w polskich kinach. Kolejny krok to wyjazd do Francji. Tu Żuławski kręci film Najważniejsze to kochać. W związku ze sporym sukcesem międzynarodowym, postanawia przenieść na ekran powieść swego stryjecznego dziadka, nadając jej tytuł Na srebrnym globie. Warto zatrzymać się przy dacie produkcji tego filmu. Są to lata 1976-1988. Pewnie zastanawia was, skąd taki dziwny i długi okres powstania tego filmu. Niestety, wielka polska produkcja science fiction została zatrzymana w trakcie realizacji przez władze. Dopiero w 1988 roku Żuławski dokręcił brakujące fragmenty, a film uzupełnił własną narracją spoza kadru. Polecam wam do obejrzenia ten specyficzny eksperyment. Sprawdźcie sami, czy rzeczywiście można w ten sposób tworzyć filmy. Żuławski wyjechał do Francji, gdzie miał nakręcić prawdopodobnie najgłośniejszy i jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów wszechczasów. Mowa tu o pętaniu z 1981 roku. Główne role grają zapewne i wam znani aktorzy. Sam Nil, znany m.in. z parku Jurajskiego, i Izabel Adjani. Film opowiada skomplikowaną historię małżeństwa. Postać, grana przez Izabel Adjani, zaczyna zdradzać swojego męża z tajemniczym stworzeniem. Naprawdę nie chcę wam zdradzać więcej. Film jest niezwykle ciekawy, trzymający w napięciu i niepokoju. Ale to też film naruszający tabu, a zatem zastanówcie się dwa razy, czy na pewno chcecie go zobaczyć. Nie tylko treść, ale także plan filmowy wiązał się z kontrowersjami. Po premierze filmu w stronę Żuławskiego kierowano oskarżenia, jakoby ten miał podawać kokainę aktorom na planie, aby ci odegrali poszczególne sceny. Zresztą, w przypadku jednej, tej najbardziej kultowej, ciężko określić, czy te oskarżenia być może nie mają w sobie ziarenka prawdy. Opętanie przyniosło reżyserowi ogromną sławę i uznanie krytyków. Kontynuował swoją karierę we Francji. Nakręcił dobrze przyjęte przez krytykę filmy Kobieta publiczna i Narwana Miłość. W drugim wystąpiła Sophie Marceau, z którą Żuławski związał się na większość życia. Warto również wspomnieć o przyjaźni z Andrzejem Korzyńskim, autorem muzyki do większości filmów Żuławskiego, ale o nim opowiem może w innym odcinku. Kilka kolejnych filmów, Moje noce są piękniejsze niż wasze dni, Borys Godunow i opowiadająca o ostatnich godzinach życia Chopina Błękitna Nuta, spotkało się raczej z chłodnym odbiorem publiczności. Prawdziwą sensację wywołała Szamanka z 1996 roku. Większość Polaków kojarzy ten film przede wszystkim ze skandalami i kontrowersjami, jakie wywołał. Do dziś pojawiają się artykuły internetowe przypominające o tym filmie i całym zamieszaniu wokół niego. Szamanka to film z ogromną dawką śmiałej erotyki, scenami przemocy, scenami ocierającymi się o profanację religijną. Nie muszę wam chyba mówić, że w takim kraju jak Polska został on źle odebrany. Nie pomógł Bogusław Linda w głównej roli męskiej, ani młodziutka wtedy Iwona Petry, którzy swoje role odgrywają naprawdę znakomicie. Aktorka przypłaciła ten film nerwicą i depresją, wycofując się z przemysłu filmowego na wiele lat. Dzisiaj bardzo ciężko wystawić mu jednoznaczną opinię. To nie jest kino dla grzecznych widzów i po raz kolejny warto zastanowić się więcej niż dwa razy, zanim zaczniecie go oglądać. W swoim dorobku Żuławski ma jeszcze dwa filmy: dobrze przyjętą Wierność i Kosmos, który jest dość odważną interpretacją powieści Witolda Gombrowicza. Już samo porwanie się na ekranizację prozy tego autora jest aktem wielkiej odwagi. Dotychczas w Polsce doczekaliśmy się tylko trzech takich prób, z których jedną podjął właśnie Żuławski. Reżyser napisał jeszcze scenariusz do filmu Mowa Ptaków, który został zrealizowany w 2019 roku przez jego syna Sawerego Żuławskiego którym mogliście już usłyszeć w podcaście o filmie Apokawixa. W latach 90. i 2000. Żuławski poświęcił się bardziej pisaniu powieści, niż kręceniu kolejnych filmów. Niektóre z nich są warte uwagi, jak choćby książka Był Sad z 1992 roku. Podsumowując, Andrzej Żuławski to legenda polskiej kinematografii, tak na pewno możemy powiedzieć. To skandalista, a jednocześnie wielki reżyser. Poświęcono mu bardzo ciekawą biografię, z której zaczerpnęliśmy dziś ciekawostki związane z jego życiem. Tytuł tej książki to Żuławski Szaman. Tytuł nawiązuje oczywiście do tego najgłośniejszego, najbardziej kontrowersyjnego filmu reżysera. I zaintrygował was ten skandalista polskiego kina. Odsyłam was do tej właśnie książki, a przede wszystkim. Do samych filmów reżysera, lub co najmniej do ich fragmentów. Tekst dzisiejszego odcinka przygotował dla Was Patryk Kominek. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie cyklu polski film dla początkujących. Pamiętajcie, że różne ciekawostki związane z językiem i kulturą polską znajdziecie także w serwisie Facebook i Instagram. Oraz w innych filmach polskiej półki filmowej. A jeśli chcecie wspomóc działanie kanału Polska Półka Filmowa, zajrzyjcie do serwisów Buy Coffee 2 albo Buy Me Dzięki waszemu wsparciu mogę robić jeszcze więcej.